Witam. Dziś jest 6 sierpnia 2017 roku. Jesteśmy z kamerą w kotłowni, gdzie, proszę zobaczyć, zostały wymontowane dwa stare piece miałowe. Kotłownia jest przygotowywana pod nową kotłownię gazową, która będzie zasilała starą część i nową. Nową część dodatkowo w ciepłą wodę. Tu na świetlicy są. Całe rurowanie firma złożyła, a za oknem widać wyciągnięte dwa stare te piece miałowe, które będą dezwołowane. Tu proszę widzimy, gdzie z kotłowni rury wychodzą na górę. Są podwieszone pod sufitem w części gimnazjalnej i w ten sposób będzie dostarczone ciepło do nowej części rozbudowanej szkoły. Tu kierując się korytarzem gimnazjalnym, dolnym, widzimy, że w poprzednim tygodniu te okna były zamurowane, ale dodatkowo powstaje ścianka, która ma oddzielać przedszkole, część przedszkolną od szkolnej. Sobie przypomniała pomieszczenie pedagogów, ale nic się z tym na razie nie dzieje. Tu w części łączenia tych dwóch sal przedszkolnych też nic. Przy tym oknie będzie, zamiast tego okna będzie wstawiane, będą wstawiane drzwi na zewnątrz. Tu powstała nowa ścianka oddzielająca. Tu powstanie jeszcze jedna. W tej części nie zadziało się nic przez ten tydzień. Jedynie został zlikwidowany grzejnik, gdzie będą wstawiane drzwi wyjściowe na zewnątrz. Teraz udamy się na górę. Widzimy te dwa zamurowane okna, ale to już było w zeszłym tygodniu. Natomiast na piętrze korytarzu szkoły podstawowej przybyły nam trzy ścianki. To jest pierwsza oddzielająca zamurowane okno, oczywiście druga i trzecia. W gabinecie u dyrektora pomieszczenie numer 18 też zostały zamurowane okna. Dwa. Firma Szybut zobowiązała się pierwsze piętro dojść do użytku 15 sierpnia, więc mam nadzieję, że dotrzyma terminu, łącznie oczywiście z pomalowaniem ścian, korytarzu. Tu w sali numer 15 powstanie specjalna ścianka ogniodporna i wymienione okno na mniejsze. Trochę ciemno się zrobiło na korytarzu, ale to nic. Tu jest pokój nauczycielski, gdzie będzie korytarz nowej części. Widzimy, prace też przebiegają, budują, odbudowane są pomieszczenia na pierwszym piętrze. Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej do pochwalenia się przebiegu prac remontowych.